Amerykańscy i kanadyjscy księża biskupi dokonali aktu konsekracji swoich narodów Maryi, Matce Kościoła, powierzyli wszystkich, których dotyka pandemia koronawirusa. Maj to miesiąc szczególnego zawierzenia Matce Bożej. Dzisiaj prosimy Najświętszą Matkę, aby spojrzała na nas z miłosierdziem, aby pomóc swoim dzieciom w czasie próby, gdy wielu umiera, a nasza wiara jest wystawiana na próbę. Prosimy ją, aby wstawiała się u swego Syna, aby nas chronił i wybawił od zła koronawirusa. Mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych ksiądz arcybiskup José Gómez. Wczoraj biskupi w Stanach Zjednoczonych dokonali zawierzenia swojego narodu Matce Najświętszej. Swój naród Matce Bożej zawierzyli także biskupi Kanady. Najświętsza Maryjo Panno, Matko Kościoła, w czasie pandemii kierujemy ku Tobie nasze spojrzenia i w Chrystusie zawierzamy Tobie wiernych naszej diecezji wraz ze wszystkimi mieszkańcami Kanady, mówił arcybiskup Toronto ksiądz kardynał Thomas Collins. Konsekracja ta odnawia wcześniejsze akty zawierzenia Maryi, których dokonali katoliccy biskupi w historii Ameryki Północnej. Episkopat Ameryki Łacińskiej dokonał już aktu zawierzenia Maryi w niedzielę zmartwychwstania Pańskiego. Także Ojciec Święty zawierzył cały świat Matce Najświętszej na początku pandemii. Czynimy to w jedności z całym Kościołem. I to dopiero przynosi te wspaniałe owoce, może przynieść te wspaniałe owoce w naszym życiu, w życiu naszych rodzin, parafii, w życiu całych diecezji. Mówił dyrektor centrali Radia Maryja i Telewizji Trwam w Toronto ojciec Jacek Cydzik. W akcie poświęcenia uczestniczą różne parafie, także te polonijne. W parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze akt zawierzenia Maryi będzie miał miejsce w najbliższą niedzielę. Gdy, jak ufamy, wreszcie nastąpi kres pandemii koronawirusa, będziemy wtedy mogli wrócić do naszych kościołów, do naszych wspólnot parafialnych, odnowieni, umocnieni w wierze. I będziemy mogli, patrząc wstecz na ten trudny czas, dziękować Matce Najświętszej za to, że mogliśmy dzięki jej pomocy, nawet w tym trudnym czasie, wzrosnąć, umocnić się i uczynić bardzo wiele także dla naszych bliźnich. W czasie trwającej pandemii koronawirusa także inne kraje oddały się w opiekę Matce Bożej, m.in. Anglia i Walia, Portugalia, Hiszpania czy Austria. Zawierzenie naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski nastąpi 3 maja na Jasnej Górze. Dokona go przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Duchowo ze wszystkimi Polakami łączy się biskup pomocniczy archidiecezji Chicago ksiądz biskup Andrzej Wypych. Tym kontaktem duchowym łączę się z Wami, upamiętniając rocznicę Konstytucji 3 maja, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz paradę polonijną Konstytucji 3 maja w Chicago. Pandemia nie ma mocy nas rozdzielić. Jeżeli co, to nas duchowo wzmocni w naszym Polonii patriotycznym wyrazie. Modlę się, abyśmy nie osłabiali naszego ducha, ale abyśmy go umacniali. Ksiądz biskup zachęca wszystkich, aby w tych dniach stanąć w naszych rodzinach do wspólnej modlitwy.